Jednym z tematów, który bardzo porusza środowisko adwentystyczne, jest problem, pytanie, dlaczego pionierzy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odrzucali naukę o Trójcy Świętej. Spotkaliście się z czymś takim? Słyszeliście? Często padają różne zarzuty, że twórcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pionierzy, oni negowali prawdę czy doktrynę o Trójcy Świętej. A Kościół potem z czasem tą doktrynę przyjął wbrew ich woli. Jak to naprawdę było? Jak to jest? Oczywiście nikt z nas w tych czasach nie żył. A więc nikt z nas nie jest naocznym świadkiem tych wydarzeń. My możemy sobie obraz tamtych dni odtworzyć przez lekturę historii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, prawda? A takie różne książki, broszury, różne pozycje literackie przedstawiające historię Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego są dostępne po prostu w naszym środowisku, w naszym kościele. I na ich podstawie przygotowałem dzisiaj właśnie temat, dlaczego pionierzy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odrzucali naukę o Trójcy Świętej. Chciałbym na te zarzuty, które są stawiane, dzisiaj odpowiedzieć. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że czas ogranicza nas i nie na wszystkie problemy będę w stanie odpowiedzieć, nie wszystkie kwestie będę w stanie poruszyć, ale te najważniejsze na pewno. Dlaczego w początkowym okresie historii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pionierzy odrzucali naukę o Trójcy Świętej? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ ówczesne zrozumienie biblijnej doktryny o Trójcy Świętej zawierało niebiblijne elementy i było błędnie rozumiane. W początkowym okresie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego nasi pionierzy odrzucali doktrynę o Trójcy Świętej z powodu 7 głównych błędnych w tej materii poglądów. I pierwszy. Otóż w połowie XIX wieku w trynitaryzmie, trynitaryzm to jest określenie prądu teologicznego uznającego jedyne bóstwo w trzech osobach, czyli Trójcę Świętą, a więc w XIX wieku w trynitaryzmie występowały błędne poglądy negujące trójosobowość Boga. Otóż niektórzy uważali, że Ojciec, Syn i Duch Święty to ta sama osoba. Rozumiemy? Ojciec, Syn i Duch Święty to ta sama osoba, która w zależności od potrzeb, czasu i okoliczności raz objawia się jako Ojciec, innym razem jako Syn, a jeszcze innym razem jako Duch Święty. A więc jakby trzy twarze jednej osoby, jakby trzy objawienia jednej osoby. No i oczywiście według tego poglądu Ojciec, Syn i Duch Święty nie są odrębnymi osobami bóstwa, lecz odmiennymi objawami działania Boga. Odmienne objawy działania Boga. Popatrzmy tutaj na ścianę. Mamy tutaj wypowiedź jednego z wybitnych pionierów adwentystycznych, Józefa Batesa. W 1827 roku Józef Bates powiedział: przy całym szacunku do nauki o Trójcy doszedłem do wniosku, że nie jest możliwe, bym uwierzył,
że Pan Jezus Chrystus, Syn Ojca, jest także wszechmogącym Bogiem, Ojcem, jedną i tą samą istotą. Czy stanowisko Józefa Bejca odpowiada waszemu obecnemu zrozumieniu? Popieracie je? Ja popieram, oczywiście. Józef Bejc słusznie zauważył, że Jezus Chrystus nie jest tą samą osobą, co Bóg Ojciec, ani tą samą osobą, co Duch Święty. Józef Bejc rozumiał, że biblijna prawda o Trójcy Świętej wskazuje na to, że to jedyne bóstwo objawione w Biblii to związek trzech odrębnych boskich osób, które my nazywamy Ojciec, Syn i Duch Święty. I dlatego Józef Bejc nie zgadzał się z ówczesnym poglądem, że to jest jedna osoba, która się trojako objawia. A więc stanowisko Józefa Bejca było słuszne. Podzielało je wielu innych pionierów adwentystycznych. Dzisiaj, po wielu latach studiów biblijnych, wspartych wizjami Ellen White, adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że Biblia uczy o trzech odrębnych boskich osobach, które w swojej naturze, jedności i działaniu tworzą jedyne bóstwo. Druga z tych siedmiu przyczyn, dla której odrzucano wtedy naukę o Trójcy Świętej, jest następująca. W ówczesnej nauce o Trójcy Świętej pojawiały się poglądy mające formę trójteizmu, w którym pionierzy dopatrywali się politeizmu, czyli czego? Wielobóstwa. Politeizm to jest wielobóstwo. Wierzono wtedy, że Ojciec, Syn i Duch Święty to trzej odrębni, zupełnie odrębni bogowie. I ten pogląd potwierdzał istnienie trzech osób, ale zaprzeczał jedności tych trzech osób. I wtedy pewien pionier adwentystyczny, też postać znana w historii ruchu adwentowego, John Loughborough, w 1861 roku powiedział takie słowa. Jeśli Bogiem byłby zarówno Ojciec, jak Syn, a także Duch Święty, to byłoby trzech bogów. Tak jak w religiach greckich czy rzymskich, prawda? Był Zeus, była Artemida, był Neptun, Jowisz, różne bóstwa. Każde na swój sposób działało. John Loughborough słusznie odrzucił ówczesną naukę o Trójcy Świętej ze względu na występujące w niej elementy trójteizmu. Ale z biegiem czasu adwentyści pojęli problem i dzisiaj w oparciu o Biblię Kościół adwentystyczny wierzy, że, i tu jest odpowiedź na to, co wtedy wypowiedział John Loughborough, w przeciwieństwie do wielu bogów w politeizmie, trzy osoby biblijnego bóstwa są ściśle z sobą związane zamierzeniami, sposobem myślenia i charakterem. Tak więc, pomimo ich indywidualności, nigdy nie dochodzi między nimi do podziałów czy konfliktów, a zatem tworzą nie trzech bogów, ale jednego Boga. Ja bym to bardzo ograniczonym językiem, tak na prosty chłopski sposób powiedział w ten sposób. Mamy w kraju jeden rząd. Nie mamy dwóch rządów, trzech rządów. Mamy jeden rząd. Oczywiście ten jeden rząd składa się z ministrów. I popatrzcie,
można byłoby powiedzieć, że każdy z tych ministrów jest kim? Rządem. Nie. Żaden z tych ministrów nie jest rządem. Chociaż ich jest wielu, oni z sobą współpracują, są z sobą złączeni i oni razem dopiero tworzą co? Rząd. Tak samo biblijne bóstwo. Mamy trzy osoby biblijnego bóstwa, ale one z sobą są zjednoczone tak dalece, że one tworzą jednego Boga, że one tworzą jakby ten jeden rząd panujący nad całym wszechświatem. Innymi słowy, widzicie, mamy jedyne bóstwo, ale to jedyne bóstwo to jest nierozerwalny związek równych sobie, współpracujących z sobą, posiadających taką samą naturę osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trzeci problem, który powodował niezrozumienie i odrzucenie doktryny o Trójcy wśród pionierów adwentystycznych we wczesnych latach naszego Kościoła. Otóż pionierzy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego uważali, że wiara w Trójcę umniejsza wartość odkupienia. Twierdzili, że jeśli Chrystus byłby wiecznym, samoistnym Bogiem, to nie mógłby jako taki umrzeć na Golgocie, gdyż Bóg jest nieśmiertelny i umrzeć nie może. Rozumowanie bardzo logiczne. A jeśli Chrystus umarł jako człowiek, to jego ofiara byłaby jedynie ludzka, a więc niewystarczająca do odkupienia. Dlatego pionierzy, aby podnieść rangę śmierci krzyżowej Chrystusa, zaprzeczali jego wiecznej praegzystencji i oczywiście zaprzeczali jego boskiej nieśmiertelności. No więc to jest dylemat, bardzo głęboki dylemat dotyczący prawd wiary. I wtedy pod wpływem Bożego objawienia w odpowiedzi na takie rozumowanie Ellen White w 1897 roku wyjaśniła, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, bóstwo nie umarło, umarło człowieczeństwo. I potem powtórzyła te słowa w 1898 roku, a więc rok później znowu zajęła takie same stanowisko, mówiąc: człowieczeństwo umarło, boskość nie umarła. Jedna z osób bóstwa przyjęła naturę ludzką, żeby poprzez śmierć doskonałego, bezgrzesznego człowieka, w którego przeistoczyło się bóstwo, można było świat ocalić i uratować. A więc człowieczeństwo umarło, boskość nie umarła. Czwarty problem, z którym borykali się pionierzy adwentystyczni, który powodował, że odrzucali ówczesne, powtarzam, ówczesne zrozumienie Trójcy. Otóż pionierzy byli przekonani, że skoro Pismo Święte nazywa Chrystusa Synem Bożym i początkiem stworzenia Bożego, nie może On być wiecznym, samoistnym Bogiem. Prawda? Bo z czym nam się kojarzy słowo Syn? Z czym? No ktoś, kto ma początek, prawda? To jest zrozumiałe. W kwestii synostwa Jezusa Chrystusa Ellen White zajęła następujące stanowisko. I tu widzimy spisaną jej wypowiedź. W swojej inkarnacji otrzymał on w nowym sensie tytuł Syna Bożego. Anioł powiedział Marii: moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Będąc Synem Człowieka, stał się on Synem Bożym
w nowym sensie. Takim był w naszym świecie, Synem Bożym, a jednak przez narodzenie zjednoczonym z ludzkością. Od wieczności Chrystus był zjednoczony z Ojcem. Innymi słowy, Ellen White wyjaśniła, że Chrystus stał się synem w sensie posiadania początku. Kiedy? Wtedy, kiedy narodził się w Betlejem. I to w naszym świecie, a nie w niebiesiech. Ponieważ nie miał biologicznego ojca, lecz został poczęty z Ducha Świętego, nazwany został Synem Bożym. Bóg przyjął człowieczeństwo i narodził się jako synek kobiety, człowieka. Te dwa elementy się złączyły, człowieczeństwo i boskość. Dlatego jest tutaj połączenie tych dwóch słów. Syn, ale Boży Syn, prawda? Z drugiej strony, ponieważ przyjął człowieczeństwo, nazwany był Synem Człowieczym. I Chrystus często akcentował to, w Ewangeliach czytamy liczne Jego wypowiedzi, kiedy mówi o sobie jako o kim? O Synu Człowieczym. A więc ewangeliści podkreślają fakt, że w Chrystusie dwie natury się połączyła, boska i ludzka. Można było mówić o Panu Jezusie jako o Synu Bożym, bo miał swój początek jako Jezus z Nazaretu w Betlejem, mając nadal naturę boską, ale jednocześnie posiada naturę człowieka, a więc jest Synem Człowieczym. Od tej pory, czyli od której pory? Od pory przyjęcia natury ludzkiej, od pory narodzin w Betlejem. Chrystus jako istota ziemska był podporządkowany Bogu tak samo jak na ziemi Syn Ojcu. Ale wcześniej, zanim narodził się w Betlejem, przyjąwszy naszą naturę, kim wcześniej była ta postać, którą dzisiaj nazywamy Jezusem? Wcześniej swojej praegzystencji Chrystus jako wieczna, samoistna osoba bóstwa nie był podporządkowany Ojcu na takiej samej bazie jak dzieci swoim rodzicom. On wtedy był równy Ojcu, posiadał taką samą naturę, pozostawał z Nim w najdoskonalszym związku jedności i miłości. I pytanie, podobnie, kiedy Zbawiciela zaczęto nazywać Jezusem? Od momentu narodzin w Betlejem, a potem dodano mu przydomek Chrystus. Pytanie następujące. Czy tak określano go wcześniej w niebiesiech? Czy w niebiesiech te nieprzeliczone zastępy aniołów zwracały się do niego Panie Jezu? Czy zwracały się do niego Boże nasz? W Starym Testamencie występuje wiele tekstów odnoszących się do Chrystusa jako do Boga Jahwe, prawda? Które potem w Nowym Testamencie są wytłumaczone. On tam w niebiesiech był traktowany jako Bóg, ale przyjąwszy naturę ludzką, stał się człowiekiem. Jako istota boskoludzka ma swój początek od momentu narodzin w Betlejem. Dlatego jest nazwany Synem w nowym sensie. Nazwy Jezus Chrystus i Syn Boży używane są powszechnie na określenie drugiej osoby bóstwa, bez względu na to, czy mówimy o niej w czasie jej praegzystencji, czy w czasie ziemskiej misji, czy obecnie dla odróżnienia jej od osób Ojca i Ducha Świętego. Lecz faktycznie nazwy te dotyczą Jezusa jako człowieka i zaczęły funkcjonować dopiero od momentu Jego narodzin w Betlejem. Chcę wam podać pewne biblijne przykłady. Otwieram Ewangelię Łukasza i tam rozdział pierwszy.
I w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza od wersetu 30 mamy historię objawienia się anioła Gabriela Marii. I anioł Gabriel mówi do Marii takie słowa. Posłuchajcie. Czytam od wersetu 30. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Popatrzcie, poczniesz w łonie, urodzisz kogo? Syna. I wtedy, gdy on się urodzi, jakie mu imię nadasz? Jezus. Kiedy więc Jezus został nazwany Jezusem? Kiedy się urodził jako Syn Człowieczy, prawda? Dalej anioł mówi, ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Syn Najwyższego. Wcześniej nie było Syna Najwyższego. Były trzy osoby bóstwa. Ale teraz sytuacja się zmieniła. Jedna z tych osób ma swój początek jako istota bosko-ludzka, jest jednocześnie człowiekiem nazwanym Jezus, ale jest jednocześnie synem kogo? Najwyższego, bo posiada naturę boską. I dalej anioł mówi takie słowa. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I tu możemy skończyć. Od kiedy Pan Jezus został nazwany Synem Bożym? Anioł mówi, że gdy On się urodzi, odtąd będzie nazwany Synem Bożym, ale także i Synem Człowieczym, bo połączą się w nim dwie natury. Kolejny tekst to jest Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział. I w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale chcę przeczytać wersety 21 po 25. Mówi anioł Gabriel do Józefa, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. I werset 25. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Pytanie proste, które sam sobie wielokrotnie zadawałem. Czy przed narodzinami w Betlejem istniał Jezus z Nazaretu? Nie, nie istniało. Przed narodzinami w Betlejem istniała jedna z osób bóstwa, która przyjęła naturę ludzką i przyjąwszy naturę ludzką, zaistniała od momentu Betlejem jako istota bosko-ludzka, nazwana jak? Jezus z Nazaretu, Syn Boży, Syn Człowieczy. Przejdźmy teraz do kolejnego problemu. Zrozumienie tekstu Apokalipsy 3:13, prawda? Bo pionierzy zwracali uwagę na to, że w Apokalipsie Chrystus jest nazwany początkiem. Przestudiujcie sobie dokładnie Pismo Święte. Tekstów jest wiele. W odpowiedzi na tekst z Apokalipsy 3 rozdziału i 13 wersetu, gdzie Chrystus przedstawia się jako początek stworzenia Bożego, mamy odpowiedzi w takich tekstach. I teraz pomalutku je zacytuję, żeby kto chce, potem po zakończeniu tego rozważania sam sobie mógł to przeczytać. Apokalipsa, 22 rozdział, werset 13. List świętego Pawła do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety od 16 po 17. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset 3. Księga Izajasza, 44 rozdział, werset 6.
Księga Izajasza, 48 rozdział, werset 12 i 13. Gdybyśmy te wszystkie teksty przeczytali i skonfrontowali z wypowiedzią, że Chrystus jest początkiem stworzenia Bożego, sprawa staje się bardzo jasna. Chrystus nie jest pierwszą istotą stworzoną. Absolutnie nie. Lecz jest początkiem stworzenia Bożego w tym sensie, że to On zainicjował i urzeczywistnił stworzenie świata. Podobnie rodziców można w przenośni nazwać naszym początkiem, prawda? Kto jest naszym początkiem? Kto? Nasi rodzice. Poznali się, pokochali i w wyniku tej miłości my przyszliśmy na świat. A więc ich miłość zainicjowała nasze istnienie. Tak samo Chrystus jest początkiem stworzenia Bożego w tym sensie, że to On podjął decyzję o tym, żeby świat zaistniał. Tak to należy rozumieć. I piąta sprawa. Pionierzy odmawiali Duchowi Świętemu osobowości, gdyż twierdzili, że... I popatrzcie teraz na tą wypowiedź. Istnieją różne wyrażenia dotyczące Ducha Świętego, które wskazują, że nie można tego... Ja podkreśliłem słowo tego i dałem wykrzyknik w nawiasie. Oni, ci pionierzy adwentystyczni, nazywają Ducha Świętego tego, no nie, tego. Tego uważać za osobę, gdyż osoba nie może zostać, i tutaj cytaty zaczerpnięte z Biblii, rozlana w sercu i wylana na wszelkie ciało. Zgadza się? Czy my, będący osobami, możemy być rozlani w sercu albo wylani na wszelkie ciało? Powyższe i inne podobne stwierdzenia biblijne odnoszące się do Ducha Świętego są przenośniami wyrażającymi nieograniczone możliwości oddziaływania Ducha Świętego na ludzi. Na przykład stwierdzenie, że Duch Święty spoczął na kimś lub stąpił na kogoś, nie znaczą, że Duch Święty na tej osobie literalnie usiadł, osiadł czy wylądował jak ptak na słupie. Czy tak rozumiemy te słowa? Że jeśli Duch Święty na kogoś stąpił, to mu usiadł na ramieniu jak ptak na słupie? Nie. To jest przenośnia, metafora, która oznacza Ducha Świętego jako tego, który roztoczył nad człowiekiem swoją opiekę, który zaczął prowadzić tego człowieka, obdarował go swoimi darami i wykorzystuje daną osobę do wykonywania przez nią swoich zamierzeń i celów, często nieosiągalnych bez boskiego wsparcia. Prawda? Duch Boży może to czynić z wieloma ludźmi jednocześnie. Na przykład, gdy Duch Święty stąpił na Samsona, to nie znaczy, że usiadł mu na barkach, tylko oznacza to, że wyposażył go w taką siłę i bohaterstwo, że był w stanie sam jeden pokonać tysięczny oddział żołnierzy wojska filistyńskiego. A gdy Duch Święty spoczął na Marii, przepraszam, że tak powiem, spoczął na Marii, co to znaczy? Położył się na niej? Nie. Gdy Duch Święty spoczął na Marii, czyli wziął pod swoją kontrolę jej procesy biologiczne mające miejsce w jej organizmie, że ona była w stanie począć w sposób nadnaturalny kogo? Pana Jezusa. A więc wysuwanie takich stwierdzeń negujących osobowość Ducha Świętego jest ocenianiem go miarą ludzkich ograniczonych możliwości.
Oczywiście, człowiek, materialna istota osobowa, nie jest w stanie czegoś takiego dokonać, żeby na kimś spocząć i to na większej grupie osób. Ale Duch Święty w swojej boskiej, nieograniczonej mocy ma takie możliwości. A więc wierzymy, że Duch Święty, będący trzecią osobą bóstwa, podobnie jak Ojciec i Syn, jest wszechmogący i nieograniczony prawami świata materii, czasu i przestrzeni. Pan Jezus też przechodził przez ścianę, drzwi. Tak samo Duch Święty jest ponad prawami materii, czasu i przestrzeni. Szósty powód, dla którego pionierzy adwentystyczni odrzucali prawdę o Trójcy. Prawie 45% milerystycznych przywódców, a wśród nich pionierów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w tym także Ellen White, należało wcześniej do Kościoła Metodystów. Do Kościoła Metodystów. Kościół Metodystów nauczał, że, popatrzcie u góry, istnieje tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, wieczny, bez ciała czy części. Takie są tu opisane. Tak wierzyli metodyści. Natomiast pionierzy adwentystyczni, którzy wyszli z łona Kościoła Metodystów, oni odrzucali tę naukę, gdyż w Biblii odnaleźli teksty przedstawiające Boga jako istotę osobową. No na przykład Księga Wyjścia, 34 rozdział, werset 6. I tu jest napisane w ten sposób. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Czy Mojżesz widział postać Boga? Widział, że Bóg koło niego przeszedł i zawołał te słowa. Albo w rozdziale 33 i wersecie od 18 do 23 czytamy takie słowa. I rzekł Mojżesz: pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I odpowiedział Pan: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Nadto powiedział: nie możesz oblicza mojego oglądać, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan: oto miejsce przy mnie, stań na skale, a gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. A więc widzicie, Mojżesz chciał zobaczyć Boga. Bóg powiedział: nie ma mowy, ale zobaczysz mnie na chwilkę, gdzie? Z tyłu, prawda? I Mojżesz widział postać Boga. No i takich tekstów jest troszeczkę więcej. A więc metodystyczną koncepcję bezosobowego Boga pionierzy przytaczali jako jedną z błędnych nauk o Trójcy Świętej. Oni wierzyli w osobowego Boga, Boga, który ma swoją postać. Ellen White we wczesnych wizjach swoich dwukrotnie zapytała Jezusa o postać osobową Boga. I w jednej z nich ujrzała, i popatrzcie, tron, a na nim siedzieli Ojciec i Syn. Patrzyłam na twarz Jezusa i podziwiałam Jego piękną postać. Postaci Ojca nie widziałam, gdyż obłok światła chwały okrywał Go. Zapytałam Jezusa, czy Jego Ojciec ma postać taką jak On? Odpowiedział, że tak, ale nie mogę Go zobaczyć, gdyż, jak powiedział,
Gdybyś tylko ujrzała chwałę Jego osoby, zginęłabyś natychmiast. A więc popatrzcie, tu są dwie różne rzeczy. Czym innym jest chwała, a czym innym jest osoba. My też jesteśmy osobami, ale nie posiadamy chwały. Bóg Ojciec jest osobą i posiada chwałę boską. I dlatego tutaj na pytanie Ellen White Pan Jezus potwierdza, że Bóg Ojciec jest istotą osobową, a Jego chwała jest tak wielka, że człowiek Go zobaczyć nie może, bo by inaczej zginął. Około 1850 roku, czyli kolejny cytat, Ellen White sprawozdawała: często widziałam Jezusa w Jego pięknie jako osobę. Zapytałam Go, czy Jego Ojciec jest osobą i czy ma postać jak Jezus. Wtedy Jezus odpowiedział: ja jestem dokładnym obrazem osoby mojego Ojca. To jest może niewłaściwy wyraz, ale nie znajduję innego lepszego w wypowiedzi w języku ludzkim. Ale dzisiaj jest coś takiego, co nazywamy klon, prawda? Że mamy jakieś zwierzę i jest możliwe te zwierzę sklonować. I ono będzie takie same jak te zwierzę macierzyste, prawda? To jest złe określenie, jeśli chodzi o Pana Jezusa, ale chcę to przytoczyć jako pewne porównanie, że Ojciec i Syn, oni są... Pan Jezus zresztą mówi, prawda, że jak tutaj jest powiedziane, ja jestem dokładnym obrazem osoby mojego Ojca. Jest odbiciem, kserokopią. Nie znajduję tutaj odpowiednich terminów. Gdyby na przykład Pan Jezus, to jest takie filozofowanie, gdyby Pan Jezus zamienił się z Bogiem Ojcem, czy byłaby jakaś różnica między nimi? Chyba nie, prawda? Chyba nie. Ale mówię, to są sprawy bardzo głębokie i nasz ludzki umysł nie wszystko do końca rozumie. W każdym bądź razie ten pogląd pionierów adwentystycznych, który dominował w kościele metodystycznym, był na przeszkodzie zrozumieniu nauki o Trójcy. Nie jest prawdą, że Bóg jest istotą bezosobową. Biblia, a potem Duch Proroctwa potwierdził to, że Bóg Ojciec jest istotą osobową. No i siódmy problem. Pionierzy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odrzucali doktrynę o Trójcy Świętej, ponieważ w Biblii nie znaleźli terminu Trójca. Jest prawdą, że w Piśmie Świętym nie występuje słowo Trójca. Słowo Trójca pochodzi z II wieku literatury chrześcijańskiej i jest umownym, technicznym terminem określającym teologiczną koncepcję natury Boga. A używanie terminów teologicznych, nie występujących w Biblii, dla określenia jakiejś nauki Pisma Świętego, nie jest czymś złym. Na przykład, używamy słowa milenium dla określenia biblijnej nauki o tysiącletnim Królestwie Chrystusa w niebiesiech, prawda? Opisanym w 20 rozdziale Księgi Apokalipsy. Używamy słowa inkarnacja dla określenia przyjęcia człowieczeństwa przez Chrystusa. Albo na przykład, bardzo często, to jest popularne, używamy terminu zakon ceremonialny dla odróżnienia przepisów dotyczących świątyni żydowskiej od dekalogu. Ale pytanie, czy w Piśmie Świętym istnieje termin zakon ceremonialny? Istnieje czy nie? No ja nie znalazłem. Nie istnieje termin zakon ceremonialny. Ale my tego terminu używamy. Dlaczego? Żeby odróżnić dekalog od innych przepisów dotyczących świątyni izraelskiej. Tak samo zamiast mówić biblijna prawda o jedynym bóstwie w trzech osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego, my mówimy krótko
biblijna prawda o Trójcy. Rozumiemy? To jest skrót myślowy. Skrót myślowy. My nie walczymy o to, że samo słowo Trójca jest czymś szczególnym. Jest to skrót myślowy, skrót techniczny, teologiczny, który wyraża, co mamy w danym momencie na myśli. Trzeba pamiętać, że antytrynitarnej atmosferze w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w początkowym okresie jego historii sprzyjał brak jednolitej wykładni nauki o Trójcy Świętej wśród jego zwolenników. Jeden z pionierów adwentystycznych, Daniel, nie wiem czy dobrze przeczytam, Bordeaux dosłownie się pisze, nie znam francuskiego, w 1890 roku napisał takie słowa, one są tutaj na tablicy. Choć twierdzimy, że wierzymy w jednego Boga i tylko jednego Boga czcimy, to jednak przychodzi mi do głowy myśl, iż jest wśród nas tylu bogów, ile koncepcji bóstwa. Rozumiecie ten cytat? Każdy człowiek na swój sposób tego jedynego Boga pojmuje. Prawda? Stąd jest różnica zdań. Bo ja go tak pojmuję, ty go tak pojmujesz. I to był problem wczesnych lat adwentyzmu. A dlaczego tak było? Wypływało to z faktu, że pionierzy Kościoła Adwentystów wywodzili się z różnych wyznań, które miały wpływ na ich zrozumienie Trójcy. Wiemy na przykład, że na 174 wybitnych działaczy ruchu millerowskiego, który dał początek Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego, około 44% z nich było metodystami, czyli metodystów było najwięcej. 27% było baptystami. 9% było kongregacjonalistami. 8% było chrześcijańskimi koneksjonistami. 7% było prezbiterianami. 2% episkopalnymi chrześcijanami. 1,5% holenderskimi kalwinistami. 0,6% luteranami i 0,6% to były inne kościoły. A więc popatrzcie, to była zbieranina ludzi z różnych kościołów, które miały różne pojęcie dotyczące osoby Boga i w ogóle Trójcy Świętej. I ci ludzie byli tym nasiąknięci i oni tak rozumieli Boga. I jednoczyła ich jaka idea? Powtórnego przyjścia Pana Jezusa. I musieli się dogadać w kwestii Trójcy. Ta idea przyjścia Chrystusa ich jednoczyła. Potem połączyła ich idea wiarygodności Bożego dekalogu. Aż przyszedł czas, żeby się dogadać w sprawie Trójcy Świętej. Jak należy ją właściwie rozumieć? A więc w podsumowaniu stwierdzamy, że pionierzy adwentystyczni, dążąc do poznania prawdy, starali się oddzielić naukę Pisma Świętego od tradycji i błędnych poglądów. Porzucali każdą doktrynę nie mającą wyraźnego poparcia Pisma Świętego. A ponieważ ówczesne poglądy w kwestii Trójcy Świętej były niebiblijne, cała doktryna została odrzucona. Ale kiedy błędy zrozumiano, dotyczące Trójcy Świętej, kiedy one zostały odrzucone, wtedy adwentystyczni teolodzy, badając Pismo Święte i biorąc pod uwagę wskazówki ducha proroctwa w pismach Ellen White, dochodzili do właściwego poznania biblijnej doktryny o jedynym bóstwie w trzech osobach. I proces ten oczywiście odbywał się stopniowo, kierowany przez Bożą opatrzność. To nie był proces jednego roku, prawda? To był proces rozciągnięty na wiele lat. Antytrynitarze wnioskują, że powinniśmy odrzucić doktrynę o Trójcy Świętej, ponieważ pionierzy adwentyzmu jej nie wyznawali. Jeśli rzeczywiście jest to prawidłowe rozumowanie, to powinniśmy
także odrzucić wszystkie inne doktryny, których w początkowym okresie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego nasi pionierzy nie znali. Znali kwestię sabatu? Nie znali, więc święćmy niedzielę. Znali kwestię pokarmów czystych i nieczystych? Nie znali. To przyszło z czasem. Więc jedzmy pokarmy nieczyste. Rozumiemy, o co chodzi? Nie możemy tak rozumować. Oni zjednoczeni ideą przyjścia Chrystusa badali Biblię i stopniowo prawdę odkrywali. I to, w co na początku wierzyli, po czasie okazywało się błędne i przyjmowali właściwe zrozumienie Bożej prawdy. Gdybyśmy natomiast przyjęli takie rozumowanie tylko wierzmy w to, w co oni wierzyli na początku, w ten sposób wrócimy z powrotem do punktu wyjścia i zaprzepaścimy cały dorobek adwentyzmu prowadzonego przez Bożą opatrzność. A w praktyce oznacza to przekreślenie Bożego powołania i posłannictwa Kościoła Adwentystów. W końcu również dobrze moglibyśmy powrócić do kościołów, z których wyszliśmy, prawda? Do metodystów, baptystów i tak dalej. Starałem się odpowiedzieć na ten zarzut jak najbardziej wszechstronnie, jak najbardziej uczciwie, rzetelnie. Jak mi to wyszło, wiadomo, ludzka natura nie jest w stanie dogłębnie tego zrozumieć, na ile to można było. Chciałem to przedstawić jak najlepiej. W każdym bądź razie do tego nagranego programu z mojego dzisiejszego wystąpienia będzie w internecie również załączony wydruk tego wszystkiego, co przedstawiłem, łącznie z przypisami, z jakich różnych dzieł korzystałem, żeby ten temat przygotować, aby ten, kto drąży, szuka, ma problemy, miał po prostu jakiś punkt oparcia. Dziękuję z całego serca za waszą cierpliwość. Amen.